Witam serdecznie w jakże urokliwym miejscu, jakim jest jezioro Rybieniec. Chciałbym Wam opowiedzieć pokrótce o nowościach na rok 2017, który wprowadziliśmy do oferty. Najbardziej rozbudowana została w tym roku oferta Supreme, czyli ta nasza najwyższa półka. Tak naprawdę w ofercie serii Supreme brakowało peletów. My stworzyliśmy coś zupełnie innego. Coś, co jest czymś pomiędzy peletem a kulką. Kulka rozpuszczalna. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim intensywną pracą i to łączy je jak gdyby z peletem, natomiast formą, którą przybrała, to kulka, chociażby dlatego, żeby można było ją posłać z kobry na odległość minimum 160 metrów. Średnica 24, celowo tak duża średnica, dlatego że ona podczas swojej pracy intensywnie redukuje swoją średnicę, co będziecie mogli za chwilę zobaczyć na konkretnym przykładzie. Amok Bite. Co to takiego? Produkt bardzo specjalistyczny, który powstał z inicjatywy rynku ukraińskiego, gdzie większość zawodów rozgrywana jest w formie rzutowej. Bardzo specjalistyczny, bardzo skuteczny w swoim działaniu. Ciężar właściwy pozwala posłać tą kulkę na odległość minimum 160 metrów z kobry, jeśli ktoś ma odrobinę wprawy. Kilka takich uwag dla osób, które po raz pierwszy spotkają się z czymś takim, dlatego że jest to coś zupełnie innego. Jest to coś pomiędzy kulką a peletem. Co łączy tą zanętę z kulką? Tylko i wyłącznie kształt i forma. Tak naprawdę ma on pełnić funkcję peletu, czyli rozpuszczać się, bardzo intensywnie pracować, intensywnie wabić ryby w obręb zestawu i obręb samej przynęty. Produkt bardzo ciekawy, warto go spróbować. Wydaje mi się, że w tej chwili na rynku polskim tylko my to mamy. Nie mogliśmy tego sprzedawać w Polsce przez okres 2 lat z racji umowy z dystrybutorem ukraińskim. 2017 premiera na targach Rybomanii. Zanęta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dużo mamy zapytań, jeśli o to chodzi. Chciałbym pokrótce powiedzieć o kilku właściwościach takich fizycznych, jak się z tym obchodzić, co z tym robić, bo to może być dla Was zupełnie coś nowego, coś, czego nie było w tej chwili na polskim rynku, a jest to nowość, z której jesteśmy bardzo dumni. Po pierwsze, pamiętać należy o tym, co jest zresztą tutaj napisane. Chronimy przed słońcem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli poddamy działaniu słońcu, może dojść do sparowania. Wtedy kulki bardzo zmiękną. Można to też wykorzystywać, jeśli chcemy to zrobić celowo. Zmiękczyć te kulki na słońcu po to, żeby je było łatwo przebić igłą, czy nawiercić otworki w celu stosowania jako przynęty. Jeśli już komuś te kulki sparują na słońcu, nie należy się tym mocno przejmować. Wystarczy otworzyć opakowanie, zostawić w przewiewnym, w miarę chłodnym miejscu na okres kilku godzin, one ponownie stwardnieją. Także tu możemy jak gdyby dowolnie sobie regulować jak gdyby twardość tej kulki. Jeśli chcemy, ta forma, w której w tej chwili sprzedajemy, jest to taka, którą da się przebić igłą zanętową. Natomiast jeśli chcielibyśmy wydłużyć czas pracy tej zanęty, wystarczy ją po prostu w własnym zakresie otworzyć, dosuszyć, pozostawić na kilka dni opakowanie otwarte i mamy automatycznie wydłużony czas działania. Od czego zależy i jak to działa? Tak naprawdę w przeciwieństwie do peletu, którego tempo rozpuszczania jest praktycznie w znaczącym stopniu uzależnione od temperatury wody, ta przynęta działa troszeczkę inaczej. Tempo jej rozpuszczania w 90% jest uzależnione od aktywności ryb, a w 10% od temperatury wody. Jeśli mamy w łowisku ryby, trafiliśmy w ryby, niekoniecznie akurat są to karpie, wtedy tempo rozpuszczania będzie na poziomie 2-3 godzin. Jeśli nie trafiliśmy w ryby, co zresztą zobaczycie nam na przykładzie, tempo rozpuszczania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. To jest właśnie zestaw, który został wyciągnięty z wody po 24 godzinach. Zwróćcie uwagę na amoka, który miał 24 mm, a został zredukowany do 8 mm. Co to oznacza? Że w łowisku nie było ryb. Gdyby one były, nie byłoby po nim ani śladu. Także jest to produkt bardzo specjalistyczny, o czym należy pamiętać i wziąć to pod uwagę.
skierowany, jeśli chodzi o pory roku, bardziej na zimne temperatury, wiosna, jesień, kiedy temperatura wody jest do 10 stopni maksymalnie, aczkolwiek nie wyklucza to stosowania tej zanęty w porze letniej, absolutnie nie. Natomiast z racji dużej aktywności ryb, no musimy mieć świadomość tego, że bardziej się sprawdzi w układach rzutowych, kiedy możemy często sobie zmieniać zanętę, aniżeli w takich wywózkowych na całą noc. Reszta zależy od Was. No, trzeba po prostu spróbować i zobaczyć, jak się będzie zachowywała w Waszym łowisku. Produkt specjalistyczny, o czym będę bardzo powtarzał i że tak powiem, do znudzenia. Bardziej dedykowany na łowiska, gdzie populacja karpi jest populacją dominującą. Jeśli zastosujecie tą zanętę w warunkach jakiejś dzikiej wody, łowiska, gdzie jest duża populacja leszczy i tak dalej, możecie odnieść wrażenie, że nie będzie aż tak skuteczna z racji tego, że po prostu te ryby będą bardzo intensywnie pływały wokół tej przynęty, zanęty i będą powodowały bardzo szybkie, intensywne rozpuszczanie się, co może jak gdyby odbić się w skuteczności. Tak naprawdę zalecamy stosowanie amokbaita w układach bałwankowych z przynętą pop-up, chociażby dlatego, że jeśli dojdzie już do rozpuszczenia całkowitego kulki amok, to zawsze mamy jeszcze tą świadomość, że mamy dołożonego pop-upa i nasz zestaw nie jest pusty. Powiem Wam jeszcze, że mój serdeczny przyjaciel Daniel Kruszyna, redaktor naczelny portalu Karpaszon, jest bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o łowienie takie, że tak powiem, bardzo aktywne i częstą zmianę przynęty. Dał się namówić, przyjechał tutaj tylko po to, żeby skręcić ten materiał. Potrzebny był aktor. A czy mu się udało? No to zobaczcie. Pierwszy raz w życiu złowiłem rybę na pierwszej zasiadce. 20 lat czekałem na to, żeby na pierwszej szalonej zasiadce, gdzie czasami łowiłem na krawędzi lodu. Teraz już tego lodu nie ma. Ale zawody odbywają się na żywej rybie. Między innymi dzięki amokowi nasi ukraińscy koledzy z teamu 2 lata temu zdobyli tytuł Mistrzów Ukrainy i Mistrzów Ukrainy Zachodniej, więc pod tym względem mamy pewność, że jest to produkt godny polecenia. W tym roku nasi testerzy już wczesną wiosną rozpoczęli dosyć intensywne łapanie. Oni łowili, inni nie łowili, także warto spróbować. Seria Supreme. Wyselekcjonowanych w 2017 roku 7 smaków, tak? Pozostawiliśmy kultową truskawkę, którą znają już praktycznie wszyscy. O truskawce niewiele trzeba opowiadać. Kolejny smak, truskawka ryba, kultowa kulka, obecna od samego początku tej serii. Łowi praktycznie zawsze i wszędzie, w każdych warunkach. Za bardzo jej przedstawiać nie trzeba. Jeden z liderów, który był pierwszy i pewnie pozostanie w ofercie Supreme jeszcze bardzo długo. Kolejny smak z nowości ubiegłorocznych to jest Bad Dream. Co to za kulka, bo być może nazwa jest trochę tajemnicza, zły sen. Miks na bazie rybnej, wzbogacony w mieszankę zapachową, ale bardziej taką słodką. Kulka, która przyniosła naszym testerom i wielu naszym klientom mnóstwo świetnych okazów w ubiegłym roku. Bardzo podobnym składem jest kulka Elite. Zaraz ją poszukamy. Elite. Również baza rybna, ale tutaj wzbogacona w aromaty bardziej rybne, na bazie tuńczyka z dodatkami lekko owocowymi. Bardzo ciekawa propozycja, łowna kulka sprawdzona w ubiegłym sezonie bardzo mocno. Dla przypomnienia tylko typowy owoc brzoskwinia mango. Kulka, która również łowi zawsze i w każdych warunkach, staje się powoli kultowym smakiem tej serii. Od ubiegłego roku zagościł nowy smak w tej serii, Dark Krill.
Wybitnie rybny miks, wybitnie rybny, śmierdzący aromat, coś dla zwolenników śmierdziuchów. Nowość w tym roku, Squidos, nowość w roku 2017, mieszanka rybna, aromat squid z dodatkiem przypraw, mocno testowana przez okres około 2 lat, w tej chwili, w tym roku stanowi nowość dla ulubieńców trochę rybnych, przełamanych zapachów, idealna propozycja. Mam nadzieję, że my już na nią połowiliśmy, mam nadzieję, że wy na tą kulkę połowicie również w tym sezonie i w najbliższych. Na tyle sprawdzona, że wydaje nam się, że to będzie kolejny taki mocny punkt w całej serii Supreme. Seria Supreme w 2017 roku wzbogacona została o jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Pierwszą z nich to są liquidy. Gęsta zalewa wzbogacona w aminokwasy, wzmacniacze smaku. Zalewajki ostatnimi czasy są bardzo popularne, dlatego też nie może jej zabraknąć w tej serii. Ciekawa propozycja do aromatyzowania zarówno przynęt, jak i zanęt. Warto spróbować. Nowość kolejna. Kulki w zalewie dla tych, którzy nie chcą kombinować, mogą sobie kupić kulkę przynętową zalaną tymże liquidem i praktycznie gotowa do użycia przynęta, szczególnie w okresach letnich. Polecam bardzo serdecznie.